Siemka, z strony Brasout i witam was w kolejnym odcinku z Detroit Become Human. Teraz gramy sobie Karą. Będziesz z nią na skarbie? Wcześniej graliśmy Markusem i Connorem. Connorem bardzo zjebałem u Hanka. Aż mam ochotę powtórzyć rozdział, ale nie zrobię tego, muszę być świadomy swoich konsekwencji. Jesteśmy na muszę miejscu. Myśleć jak człowiek, a nie jak android. A u Connora mam tego najmniej, naprawdę. Markus jest okej, wszystko. Kara tak średnio, bo Alice ostatnio w dół poszła, bo musieliśmy spać w aucie. Ty jesteś z Latko? A kto pyta? Podobno możesz nam pomóc. Nie wiem skąd ten pomysł, ale to zły adres. Żegnam. Czekaj. Nie mamy dokąd pójść. Wejdźcie. Wejdźcie, nie wstydźcie się. Luther, bądź tak miły i weź płaszcz od pań. O, nie obawiajcie się mojego przyjaciela. Luther to jeden z androidów, którym pomogłem. Dotrzymuje mi towarzystwa w tym pustym, starym domu. Proszę, rozgośćcie się. Kto wam o mnie powiedział? Pewien android. Na ulicy mówił, że możesz nam pomóc. Rozumiem. Defekta. A co z nią? Jest człowiekiem. I szukacie dla siebie schronienia. Chcecie rozpocząć nowe życie. Podobno w Kanadzie jest pięknie o tej porze roku. Te krajobrazy, ta przestrzeń wkoło, powietrze. Zero przepisów dla androidów. Dobre miejsce na nowy start. Tak to dokładnie to, o czym marzymy. Oczywiście. Pomogę wam, ale najpierw musimy ci usunąć nadajnik. Nadajnik? Tak. Wszystkim androidom wszczepia się nadajniki, by móc je lokalizować. Usunę ci go i obie będziecie bezpieczne. Do dzieła. Zapraszam. A mała może na nas poczekać w salonie. Nie, ona ma być zawsze przy mnie. Rozumiem. Tędy proszę. Cały sprzęt trzymam w piwnicy. No tak, trzymaj mnie w piwnicy. Co? Nie podoba mi się ten dom. Ten pan też. Chodźmy, mam złe przeczucia. Alice, skarbie, nie mamy dokąd pójść. Musimy mu zaufać. Wybaczcie ten bałagan. Czemu puściłeś moją rękę?
usuwanie nadajników jest karane, więc wybrałem dyskrecję kosztem wygód. Mam nadzieję, że mała się nie boi. Nie. Nie, jest bardzo dzielna. To dobrze. Coś odblokowałem i fajnie. Alice! Czy możesz tam stanąć, proszę? Ja pierdolę. Fajnie, że Alice się ogólnie ona martwi bardziej niż Kara o Alice. Powinienem ostrzec. Zabieg może być nieprzyjemny. O tak, BDSM. Ciekawa sprawa. Z jakiegoś dziwnego powodu nadajniki defektów same przestają działać. Dlatego tak ciężko je znaleźć. Jezus Maria. Usuwanie ci nadajnika mija się z celem. Co? Przecież mówiłeś, że... Ja pierdolę. Każdy wierzy w to, co chce. Defekty są takie naiwne. Przychodzą do mnie, oczekując pomocy, a ja je resetuję i sprzedaję. O kurwa. Eksperymentów. Nie! Nie ja! Nie chcę być resetowana! Wypuść mnie! Kara! Zapomniałem o tym dziecku. Zamknij ją. Zajmę się nią później. Alice! Alice, nie! Rety. Defekt, który chce być matką. To takie urocze. I tak naiwne. Chyba już czas skrócić twoje cierpienia. Tak się kończy posiadanie marzeń. Zawsze nieodmiennie tak samo. Łzami i rozczarowaniem. Uwierz mi, resetując cię, wyświadczam ci przysługę. Koniec z bólem. Koniec z rozczarowaniem. Prawie ci zazdroszczę. Kara! O, biedna mała Alice. O, twoja mamusia nie pamięta, kim jesteś, tak? Mamusia chyba o tobie zapomniała. Kara, co ci się stało? No już, wystarczy, idziemy. Ugryzłaś mnie. Już ja cię nauczę manier, mała gówniaro. Kara, zbudź się, Kara! Dołącz do mnie w salonie. No i sposób, żeby uciec. No kurwa, jak? Wywołać zwarcie. Pchnij. Nie wiem, ile tam już jest resetowania.
Zjebałem. Ej no. Co ja mogłem zrobić innego? Kurwa, ktoś tam zdechł. No. Przypomnij sobie. Pierdolę. Ale kto tu jest potworem? Zobacz, co nam zrobił. Przypomnij sobie, kim jesteś. Albo dziewczynka zginie. Muszę sobie przypomnieć, no. Kolacja dla pana gotowa. Idź mu ją zanieść. Tak, Luther. Szukacie dla siebie schronienia. Chcecie rozpocząć nowe życie. Dawaj, Kara, no przełam się. Już 3 razy coś takiego zrobiłem. To jest naprawdę dużo.
Po prostu postaw to tam na stole. I zabierz stąd te zwłoki. Do pokoju obok. Sygnał zeszło bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanem ciekawym! Nie słyszałaś, co mówię? Tak. Bardzo podobny właśnie do Todda. Dobra, zanieśmy mu te zwłoki. I będzie je potem ruchał. Luther! Tak, Zlatko. Skończę za jakieś 10 minut, potem przyjrzę się tej małej, może się na coś przyda. Oczywiście, Zlatko. Przyprowadzę dziewczynkę za 10 minut. Może tu będzie nasza kopalnia złota. Jaki to jest creepy, naprawdę. Pamiętasz? Oj, pamiętasz, Kara? Niedźwiedź android? Co jest? Kolejne wspomnienie. RA9, kurwa. Nie. Na korytarz idziemy. Mogę też tu iść. Bądź posłuszna, suko, bądź posłuszna.
O kurwa, Alice in Wonderland. Ona to czytała. Mam na imię Kara. Uciła jej świadomość. Znajdzie Alice. Nie, zostawiam to. Ucieknij, znajdź Alice. Jezu, Kara, no. Gdzie jest Alice? Nie mamy dużo czasu. Jest, Boże. Idzie tu. Szybko. Schowaj się. Zlatko! Co? Dziewczynka zniknęła. Nie rozpłynęła się w powietrzu. Musi gdzieś tam być. No na co czekasz? Szukaj jej. Kurwa, czuję się jak w jakimś horrorze, nie? Przeszukują cały dom. Musimy wyjść, zanim nas znajdą. Gdzie one są? Luther! Znajdź je do kurwy nędzy!
zabrać inną część. Defekty? To same kłopoty. No kurwa, wyciągnął pistolet. Ale coś zjeba. Łamiecie zasady pana. Łamiecie zasady pana. Ja wam nie pozwolę. Czekam, tak, tak. Nie mamy czasu. Musimy być dzielne, Alice. Tam jesteś, cwana suko. Możesz wyjść. Weź latarkę. Leży tam na stole. No dalej, wyjdź już. Słuchaj, nic ci nie zrobię. Chcę tylko porozmawiać. Nie powinienem był czyścić ci pamięci. Żałuję, że to zrobiłem. Po prostu wyjdź stamtąd, a wszystko będzie dobrze. Pomogę wam. Pomyśl o tej dziewczynce, jak bardzo musisz dbać. Wykaż się rozsądkiem. O kurwa, no nie. Kurwa, Luther to taki Nemezis normalnie, albo Tyran. Mister X. Drzwi są zamknięte. Boże, ty sieroto zamazana, no. Nie, nie zostawię cię. Biegnij, jak szybciej. Boże, biegnij, no. Ja pierdolę. Ostrzegałem! Marzenia kończą się we łzach. Powinnaś była słuchać. Co ty wyprawiasz? O kurwa mać! Zejdź mi z drogi! Nie. Nie tym razem. Natychmiast zejdź mi z drogi, albo cię zastrzelę. Jak śmiesz! Ja pierdolę. Co robicie? Kto was wypuścił? Ale to jest mroczny chuj. Zostawcie mnie! Naprawdę. Nie wolno! Jestem waszym panem! Waszym panem! Zmuszony go słuchać. Ale kiedy ta dziewczynka ryzykowała dla ciebie życie, poczułem się, jakbym po raz pierwszy otworzył oczy. Ujrzałem prawdę. Wiem, że nie było, żeby mi ufać po tym, co zrobiłem. Ale znam kogoś, kto pomoże wam przekroczyć granicę. Mogę was tam zabrać. Mogę was chronić. Ciebie i dziewczynkę. W porządku. Ufam ci. Hmm.
Zlatko. Ucieczka z rezydencji. Luther dołącza do Kary i Alice. No i dobra. Aha, znowu Amandy. Witaj, Amando. Connor, czekałam na ciebie. Przejdziemy się trochę? Gratulacje, Connor. Udało ci się znaleźć tego defekta. Co teraz wiemy? Znalazłem jego dziennik. Jest zaszyfrowany. Odczytanie go zajmie tygodnie. Coś jeszcze? Ściany mieszkania pokrywały rysunki labiryntów i symbole. Podobnie jak inne defekty, miał obsesję na punkcie RA9. Prawie udało ci się schwytać tamtego defekta. Szkoda, że pozwoliłeś mu się zniszczyć. Ej, no mogłem go jakoś uratować niby? Defekty mają tendencje autodestruktywne, gdy są w silnym stresie. Ale nie sądziłem, że może skoczyć z dachu. Powinienem to był przewidzieć. Jak wyglądają twoje relacje z porucznikiem? Jest wobec mnie otwarcie wrogi i wciąż nie wykazuje zainteresowania śledztwem. Współpraca z nim jest wyzwaniem. Mamy mało czasu. Defektyzm wciąż się rozprzestrzenia. To tylko kwestia czasu, zanim dowiedzą się media. Musimy coś zrobić. Za wszelką cenę. Rozwiążę tę sprawę, Amando. Nie zawiodę cię. Mamy nową sprawę. Znajdź Andersona i zbadajcie to. Jakieś rady za jakieś przeprosiny czy coś dla Andersa. To jest dalej Connor, czyli dalej nim gramy. Hank, antypatia. No ciekawe. Boże, ale wtedy tak zjebałem. Niby jest plusik u Amandy, ale tak nie do końca, no. Znajdź sposób na wejście do środka. Dobra, tylne drzwi. Piesek.
Oj, wy. O kurwa, Hank jest nieprzytomny. Poruczniku Anderson! Spokojnie, Sumo. Nie jestem groźny. Widzisz? Wiem, jak się wabisz. Uratuję twojego pana. Sprawdź, co z Hankiem. Szkocka whisky, broń, rewolwer, magnum, pozostał jeden pocisk. Nieznaczna arytmia, brak obrażeń. Ślady alkoholu. Zawartość alkoholu 40%. Możliwość piączka alkoholowa. Obudka, poruczniku. To ja, Connor. Spróbuję teraz pana jakoś otrzeźwić. Tylko uprzedzam. Zostaw mnie, jebany androidzie. Wypierdalaj z mojego domu! Przepraszam, poruczniku. Potrzebuję pana. Z góry dziękuję za pańską współpracę. Weź, wypierdalaj mi stąd! Zuba! Bierz go! Dobry pies. Dobry pies. Kurwa, chyba się zżygał. Zostaw mnie w spokoju, ty dupku. Nigdzie się nie ruszam. Dawaj, żygaj do wanny. Jak Michał. O nie. Pierdol. Nie kąpię się. Dziękuję. Przepraszam, poruczniku. To dla pana dobra. Pierdolił go tutaj. Wyłącz to! Wyłącz! Po chuj żeś tu przylazł? 43 minuty temu zgłoszono morderstwo. Nie znalazłem pana w barze, więc przyszedłem tutaj. Kurwa mać, jestem jedynym gliną na świecie, którego we własnym domu napada jego pieprzony android. Nie możesz mi dać spokoju. Niestety nie mogę. Przydzielono mi tę sprawę, ale bez pana jej nie rozwiążę. Leję ciepłym moczem na twoją sprawę. Poruczniku, nie jest pan sobą. Musi pan... Koniec tego, słyszysz? Wypieprzaj mi stąd! Rozumiem. Sprawa pewnie i tak nie była ciekawa. W klubie Go-Go znaleziono zwłoki mężczyzny. W takim razie poradzą sobie bez nas. Dobra, trochę świeżego powietrza nie zaszkodzi. W sypialni powinny być jakieś ciuchy. Dobra. Przyniosę. Tak się rozejrzy po domu całym pewnie. To jest jego sypialnia. No i no nie mogę tu nic zrobić.
Ale gówno. Co chce pan założyć? Pojętnie. Pasiasta. Pasiaty. Wszystko dobrze, poruczniku? Tak, tak. Wspaniale. Tylko daj mi 5 minut, okej? No. Pewnie. O Jezus Maryja. Dowiedz się więcej o Henku. Dobra, chyba teraz będziemy mogli. Prezydent Warren dała Rosji oficjalne ostrzeżenie i zażądała natychmiastowego wycofania rosyjskich oddziałów z regionu Arktyki. Kreml na razie nie reaguje, ale konflikt bez wątpienia coraz bardziej się nasila. Wielu ekspertów twierdzi, że widmo wybuchu III wojny światowej zbliża się coraz bardziej. Cole Anderson nie żyje. 6 lat temu. Ja pierdzielę. Może to android zabił mu to dziecko. Dlatego teraz nie pała do nich zaufaniem jakimkolwiek. Co pan robił z bronią? Rosyjska ruletka. Chciałem. Co kurwa? Ile wytrzymam. Chyba zemdlałem, zanim się dowiedziałem. Kolejna próba skończyłaby się pana śmiercią. Bądź grzeczny. Jezu, ten piesek jest super. Chciałem mieć takiego dużego pieska. W drodze do klubu Eden. Dobra. Ale słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek mi się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Detroit Become Human.